Na pewno będą wtedy przechodzić? Nie wiem. To dlaczego tu stoimy? No bo ona powiedziała, że tamtędy nie. Bo nie. Tam jest droga do Empty Love Grodu, a przecież matka mówiła, że mamy zrobić tak, żeby do pustego grodu nie doszli, więc nie mogą stamtąd iść, skoro tam iść chcą. Tak mówiła. Nie wiem, A jeśli Jasreśli, jak nie wiesz, to nie mów. Dokładnie tak. A ja nie wiem. A może poszli przez ognisty wąwóz? Nie poszli. Przepraszam, że przeszkadzam, drogie panie, ale czy wiecie, jak dojść do Empty Love Grodu? Nie! A prościej? Tak, nie. Nie wiem. Chwileczkę. Zamiast coś z tego? Drogie panie, to jest moja koleżanka Maja, a ja jestem, dobra, nieważne, kim panie są i czy mogą nam panie powiedzieć, którędy do Polany za lasem? Jesteśmy trzema wróżkami. Ja jestem wróżka, tak. To moja siostra wróżka, nie. A to najmłodsza wróżka, nie wiem. Jest jeszcze za mała, żeby mieć swoje zdanie. No jesteśmy trzema wróżkami przepowiadającymi przyszłość. Ludzie zadają nam nurtujące ich pytania, a my na nie odpowiadamy. No ale jak? Po prostu odpowiadamy nie tak, jakby nie wiedzieć. Czyli? Tak, nie, nie wiem. I jeśli odpowiadamy na zadane pytanie tak, nie, nie wiem, to zawsze odpowiemy prawidłowo, bo zawsze któreś rozwiązanie się sprawdzi. I w ten sposób mamy zawsze 100% skuteczności. Ta-da! No, chyba, że któreś z nas się wyłamie, to wtedy się kłócimy. Nie wiem, o co ci chodzi. O nic mi nie chodzi. Mówię tylko, że no nie zawsze jest tak. Ale ja zawsze jestem nie, bo tak już jest. No jaka jestem? Powiedz proszę, nie wiem jak możesz mnie obrażać. Ale cię muszę obrażać. Nie do ciebie mówię. Wiem, że do mnie mówisz. Halo! Dosyć. Wiecie jak dojść do Empty Love Grodu, czy nie wiecie? Nie! Dobra. Może inaczej. Którędy do Polany za lasem? Nie, no to bez sensu, tam jest stanowisko. Poczekaj. No to może tak. Zatem jeżeli każda z was zaprzecza zdanie siostry, prawda? Także staje się ono prawdopodobne, mimo iż jest zaprzeczeniem prawdopodobieństwa odpowiedzi siostry. Aha. A to w ten sposób, nie zadając pytania tak, żeby nie wiedzieć, czy chce się uzyskać na nie odpowiedź, uzyska się prawdę. Prawda? Ty szaleńcu! No. Poczekaj, poczekaj. Mam to. Dobra. Nie wiemy, czy idąc tak, dojdziemy do drogi, która nie prowadzi do Empty Love Grodu. Ale ta droga prowadzi przez ognisty wąwóz. Dziękuję, zatem tamtędy, chodźmy szybko. Coś nie tak? Bo nie wiem. Jak się matka dowie, że ich puściłyśmy, to nas zamieni w ślimaki. Cześć, kozmeczki. Widzę jakiś problem. Nie! Nie wiem! Żeby wasze gołąbeczki uciekły wam z klęczki! Nasze Hildo to nie wydało, że mi im zaklętą mapę! Mamusia, nie będzie z was zadowolona? Szybko do mamy, zanim Hilda wszystko wypabla! Tak, biegnijcie, biegnijcie! To ja wychodzę. Yeah.
piękna właścicielko tego modnego New Balance'a. Jak ja cię teraz znajdę? No, Halko mały, co tam u ciebie? U mnie? Spoko. W królestwie? Spoko. Poddani? Spoko. Lis? Jaki lis? Nie mam tutaj u siebie żadnego twojego lisa. Lis twój przyjaciel? Mały książę, ogarnij się. Już to dzwonię do ciebie, bo sprawa jest. Sercowa. 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 Straszny masz tam zasięg. Jakbyś w ogóle nie był na tej planecie. A, bo nie jesteś na tej planecie. Dobra, to wiesz co, bierz tego swojego księcia ze śpiącej królewny i wpadajcie do mnie. No, mały książę, liczę na ciebie. No siema, stary, co tam było? Witaj, śpiący królewny. Mały książę, słuchaj, jest takie coś, że najadła się jakieś jabłek ostatnio, ma straszne wnęcia, zaczęły się koło niej kręcić jakieś dziwne typy. Nie jeden, nie dwóch, nie trzech, a siedmiu. Siedmiu na raz. Wyobrażasz to sobie? Jest to naprawdę strasznie dziwna sprawa. A co u ciebie z różą? A, daj spokój. I wchodzi w bazonie w domu. Aha, bazonie. O, witaj, witaj, książę. Powiedz mi, książę, dlaczego nas wzywasz? Była wczoraj uczta, jak to w moim zamku bywa. I? Dwustu kości, cztery sale, to jest chyba biba. Szmery i lasery z jaworzynki było widać. Nieźle. Nieźle? Tysiąc gości na fejsie. Pięknie. 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 Lajkujemy, prosimy o więcej. Ejże, ja nie o tym, są rzeczy ważniejsze. Na tym baru była pewna królewna wieżdżaka. 10 na 10 urocza, piękna progeka. Nie wiem, czy influencerka, czy też błogowa progeka. Ta nie wilko jest niega, do tego świetna tacerka. To rzeczy książę. Szukasz właścicielki buta? Przeszukując sieć, musisz znaleźć się nuda. No nuda, popatrz, odpal Tinder, jakie cuda. Pocahontas czarna, mała mi jest ruda. Babcia wierzba nie, babcia wielka, jakie uda. Leci super Mike, co tu robi ta baluga? Czemu patrzysz tak krzywo? Arielka od pasa w dół jest rypą. Dislike, nie wiem, to się tak nie podoba. Niestety, on nie znajdzie tam kobiety. Panowie, proszę, może jakieś konkrety? Ja szukam jej. Ty szukasz jej. I nie wiem, gdzie może być. I nie wiesz, gdzie może być. Może zobacz na Insta. O, może to jest jakaś myśl. Może to jest jakaś myśl. Ja szukam jej. Ty szukasz jej. I nie wiem, gdzie może być. I nie wiesz, gdzie może być. Może zobacz na Snapchat. Może to jest jakaś myśl. Może to jest jakaś myśl. Maka, mam pomysł. Zobaczymy, co się stanie. Wpisałem hashtag New Balance na Instagramie. Pojawiły się tu różne panie. Rzadko która ma ubranie, ale każda pół. Super. On też dostał serduszko od fajnej strony. Albo, słuchaj. Obadamy wydarzenie na FB. Jeśli się dodała, to tam będzie to pewnie. Patrzyłem już raz, ale tylko się wnerwię. Zdając moje szczęście, zablokowała galerię. W takich sytuacjach może lepiej się spieszyć. Nie znalazłeś na Facebooku, spróbuj nas potem cieszy. Zobaczę, co tam piszą. Aha. Czekaj, jakiś typ szuka dobrego mechanika. Nie widział pan metro, ale trochę się cykał. Użyłem tego znacznika, ale słabo się kikał. To zawodna praktyka, ja bym tego unikał. Zegar tyka tyka, może inna technika? Na sobie planecie nie widziałem tylu ludzi. Dzieci nawet na planecie nie ciepło, ale mamy dzieci. Basta, ostatnia szansa. Jaka? Snapchat. Patrzę na snapy z imprezy i nie mogę uwierzyć. Piękna karta z paszczakiem, przy tym pyska się szczerze. Ej, Gargamel już w kącie leży. Kto wpuścił bułkę na moją imprezę? Mulan za mula, wokół
40 ludzi hula, 7 krasnoludków zwija się w bólach. Tak zabiega, w majtach Piotruś pan odleciał. Ludzie, po co to publikujecie? Ja szukam jej, ty szukasz jej. I nie wiem gdzie może być. I nie wiesz gdzie może być, może zobacz na fejsie. Może to jest jakaś myśl. Może to jest jakaś myśl. Ja szukam jej, ty szukasz jej. I nie wiem gdzie może być. I nie wiesz gdzie może być, może popatrz przed siebie. Może to jest jakaś myśl. Może to jest jakaś myśl. A co i kto by pomyślał, nie? Dziwna rzecz. Że przed siebie, żeby się patrzeć w sensie. No, co stary, selfie? Selfie, selfie, żeby było tak. No, bo cześć. Dobra, chodź stary, bo mam czata wystawionego. A ja, nieodparte wrażenie, że my od dobrej godziny krążymy w kółko. No to jest jakaś dziwna, na pewno dostałaś im od dobrej gruszki. Halo? Halo? Bonjour? Madame? Monsieur? Bonjour? Nie mam pojęcia, jakiś zagubiony rysnik? No, nie zagubiony, ale francuz. Pardon, madame et monsieur, me imię Compignon. Jeśli handel i akwizycja. Czym pan handluje, pani pieczarka? O, madame, nie pieczarka! Tylko szampinią! W zależności od pory roku mogę handlować grzybami, ziołami, trawami, mchem, albo po prostu sprzedawać szyszki. No, a czemu pan tak cicho mówi? O, madame, to jest las, a w lesie zawsze grasuje jakaś leśna kontrabanda. Czyli ten handel jest nielegalny. No, to kafe! Powiedzmy, że nie do końca legalny. Czujecie? Czyli to jakaś lipa ten Francuz. Oui, oui, monsieur, lipa! Pyłki z pąku. Żeliby pąk. Monsieur Francuz, że drugie nami! Nie, że to pyłki z tej lipy, że lipa tak pyli i stąd no, katar. Mój znak idziemy. Już. Ula, ula, madame. Może grzybka na drogę? Widzę, madame, taka lekko przygaszona. A grzybki w dobry nastrój wprawiają. Sama nie wiem. Tylko trzeba uważać, żeby nie za dużo, bo istnieją skutki uboczne. Na przykład taka śpiąca królewna kupiła ode mnie ziółka i trawy. Tylko za dużo zaparzyła naraz i teraz wiecznie chce jej się spać. Albo taki kopciuszek zjadła o 2 grzybki za dużo i takiej adrenalina podskoczyła, że teraz ciągle biega, przeważnie nocą. I buty gubi! No, to może tak na spróbowanie. Nie. Ale dlaczego? Zaraz. Ale ja... Pani pieczarka, ale ja może chcę. Pan stąd! Dlaczego? Pytasz mnie dlaczego? Nie wiedziałaś, że to był jakiś podejrzany typ? A ja się o ciebie, bo tak już! No Maja, zaczekaj na mnie! Maja, gdzie idziesz? Kobiet! Cześć, Gabcio. Znowu zgubiłeś kompanów? Dobra, uważaj na siebie. Maja, no Maja, zaczekaj na mnie! Maja, proszę cię! Nieważne, co pochodzisz, nie tak na nawet pozostała.
Przyda ci się mocno!